Jest jednym z dwóch obok elektrociepłowni Szombierki po przemysłowych symboli Bytomia. 57-metrowa wieża szybu Krystyna góruje nad miastem od 1929 roku. To tu przez lata funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego Szombierki. Zakład został zlikwidowany w latach 90. Ona jednak przetrwała. Teraz zostanie zrewitalizowana. Wewnątrz zabytkowego szybu Krystyna w Bytomiu ma powstać nowy budynek. Magda Syncewicz. Ponad hektar terenów zielonych, przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców czy parking to one połączą wspólną przestrzenią na zewnątrz szyb Krystyna z sąsiadującym szybem Ewa. To jest pierwszy etap tej rozbudowy. Tam będzie wkomponowany w środek szklano-metalowa część, która będzie służyła jako pomieszczenia biurowe dla firm zewnętrznych, a także organizacji działających społecznie na terenie Bytomia. Projekt modernizacji wpisanego w 2004 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego obiektu zakłada zabezpieczenie ceglanej elewacji i stalowej konstrukcji, wymianę okien oraz remont dachów. Nowy przeszklony budynek wewnątrz ma zostać otwarty z dwóch stron, aby wyeksponować częściowo stalową konstrukcję oryginału. Chcielibyśmy z tym projektem pokazać, że tak nieduża interwencja na miarę możliwości, bo oczywiście można sobie wyobrazić jeszcze bardziej rozległe i bardziej fantazyjne funkcje i powierzchnie, ale w Bytomiu trzeba zacząć od czegoś małego, skromnego, prostego, żeby ewentualnie móc to później rozwijać. Rewitalizacja ma zakończyć się na przełomie 2026 i 2027 roku. By to było możliwe, konieczne jest pozyskanie wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej. To dość kosztowne prace, bo wnioskowana kwota to 23 miliony złotych. My oczywiście do tego również się włączamy i udzielamy wszelkiej możliwej pomocy, tak aby to sprawnie było. No i cieszymy się, że jest pierwszy krok w kierunku uratowania tak ważnego dla nas zabytku. Będą też kolejne. W przyszłości mają pojawić się kostki na zewnątrz budynku. Planowany jest też remont wnętrza na wyższych kondygnacjach. Wciąż trwają ustalenia. Moduł jest neutralny w formie. Mieliśmy jeszcze wątpliwości co do szybu windowego, gdyby taki szyb windowy miał powstać do góry, żeby transport umożliwić po prostu zainteresowanym. Ale to uzgadniamy w tej chwili. Szyb Krystyna przez lata należał do jednej ze śląskich firm, która jednak nic z nim nie robiła. W ubiegłym roku syndyk w końcu sprzedał nieruchomość i pojawiła się dla niej nadzieja.